Można rejsować tu od 15 marca do 15 grudnia. Witam w Ostrostomili. Administracyjnie są my zaś w Gliwicach. No ale kiedyś były to wszystko osobne miejscowości. Pokażę wam dzisiaj Łabędy, Stare Gliwice, Czechowice i Brzezinka. Jadymy. Łabędy, po niemiecku Laband, powstały w 1288 roku. Do Gliwic dokuplowali je w 1964. Kwateruje tu kejkole 15 tauzynów personów. Czechowice, po niemiecku Szechowic. Wieś lokowana we 13 stoleciu. Do Gliwic dokuplowali ją w 1964 roku. Kwateruje tu kej dzisiaj kole 700 personów. Brzezinka, powstała we 14 stoleciu. Dokuplowana do Gliwic w 1975. Kwateruje tu kej kole 2,5 tauzyna personów. Stare Gliwice, po niemiecku Altgliwice, powstały we 13 stoleciu. Dokuplowane do Gliwic w 1951. Kwateruje tu kej kole 6 tauzynów personów. We każdej z tych miejscowości we Abstimungu ze 20 marca 1921 roku większość personów wylowała za Polską. Mimo to wszystkie dorfy zostały we Reichu. Wszystkie te place leżą kole 35 km na zachód od Katowic. Nasza rajza napoczynamy we Łabędach. Za mną kościół rzymskokatolicki pod nazwaniem świętego Jorga. Budowany był w latach 1937-39. Projekt zakładał chrom we sznicie neobarokowym. No ale niemiecki nazistowski reskierunek odciepnął ten projekt z kuli tego, co trwały przygotowania do wojny. A podług tego projektu niby mieli zużyć moc stali, moc żeloza, no i na to reskierunek nie chciał się zgodzić, toż wykonali taki skromniejszy budynek, który ma cechy neoromańskie. W 1945 roku wchodzą tutaj Sowiety i na placu kościoła organizują przejściowy lager dla wojennych jeńców. Wysyłają stąd moc Ślązoków do Sowieckiego Związku, a tutaj na tym kirchhofie grzebią zmarłych jeńców wojennych. Nie wiem, eli je tu jakiś dynkmal albo grab. Kirchowie tak srogi, co bych tu musiał naprawdę długo łazić. Jeśli ktoś wie, to niech szrajdnie. Był kościół katolicki, je i wanielicki, bo wanielików było tu kiedyś trochę, dzisiaj je mało. Kościół luterański Jana Martina Lutra, wybudowany w 1902 roku. Dzisiaj jest to filia farności w Gliwicach. Pokazował, że wam ten kościół w Gliwicach przy ulicy Jagiellońskiej. Nabożeństwa są tu regularnie co niedziela. We pierwszą i trzecią niedziela miesiąca o godzinie 8, a we drugą, czwarto i piąto, jeśli żech się nie pomylił, o pół dziesiątej. Dzisiaj jest drugo niedziela miesiąca i my tutaj byli o pół dziesiątej godzinie. We 45 roku, kiedy przyszły tutaj Sowiety, zorganizowały w kościele kuźnia. We 49 roku kościół wyremontowali, no nie Sowiety, i no wanieliki, i na nowo reaktywowali nabożeństwa. No i jak żech powiedział, chrom służy do dzisiaj lokalnym wanielikom. W toj rzeknie zaś kościół. No ale ostatni we Łabędach, a przedostatni na dzisiejszej rajzie. No i starszy kościół we Łabędach. Pierwszy powstał tu już we 14 stoleciu, w 1317 roku zmiankowany drewniany kościół. Ten pochodzi ze 15 stolecia, no ale przebudowywany na początku 18 stolecia z kuli tego ma dzisiaj sznit barokowy. Nie skorzy jeszcze we 19 i na początku 20 stolecia remontowany. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem w niebowzięcio Najświętszej
Panny Maryje. Przy kościele mamy kirchhof, fajniście to zadbane, mało grabów, tutaj porośnięte bluszczem, no ale kontrolowane, stary grab klonów ze początku 20. stulecia, tam graby od dziecek, a hań za tym, o widzicie jak to fajniście, mur porośnięty bluszczem, mamy ogród. Ogród mamy stromy, a hań mamy fara ze 18. stulecia. Kuknijcie jak to wygląda. Kościół niestety jest zawrzyty, nie wlezymy. Szkoda, Bożek był ciekaw, co tam je dryny. A przy kościele mamy roztomajte graby, między innymi od farożów z końca XIX, początku XX stulecia. Mamy też mauzoleum klasycystyczne od familii Walczków. Familia ta reskirowała łabędami. Mauzoleum ze 1830 roku z herbem familii na wierchu. Niestety skute napisy na tabulach. No i mamy jeszcze takie kamienne urny też od familii Walczków. Podczas całej dzisiejszej rajzy jest ze mną Weronika Kero, teraz kim je kameruje, i Bruno, mój synek, zaciekawiony wszystkim. A są my przy Gliwickim kanale, mianowanym też Górnośląskim kanałem, a bez krótki czas Adolf Hitler kanal. Skuli tego, co Führer kozął go zbudować. Budowany był w latach 1935-39, odebrzyli go w 1941 roku. A zastąpił Chłodnicki kanał, który był w centrum Gliwic, tamkaj dzisiaj DTS-ka, pokazował, że wam to w pierwszym tajliku. Gliwicki kanał ma 40 km 600 metrów długości, 3,5 metra głębokości. Można rejsować tu od 15 marca do 15 grudnia. Ma 6 śluz. No, mamy tu jedna ze śluzów, śluza Łabędy. No i richtig, ten kanał Gliwicki łączy Łodra, a ta Łodra wpada do Bałtyku, toż możemy dopłynąć tutaj aż do Bałtyku. Dalej mamy Marina Gliwice, port przeładunkowy, handlowy, tam my byli, niestety nas nie wpuścili. Można tam pływać też szifami, można żeglować, to co żech powiedział, no ale dzisiaj ten rejs ostatni się kończył o pierwszej, czy tam było pierwszej i nie skorzy już, nie wpuszczali, byliśmy tam troszkę nie skorzy. Niby było szrajbnięte we Necu, co od 10 do 6, już tam wszystko funguje od kwietnia, okazało się, co nie, co dopiero od maja, a mamy połowa kwietnia, toż nie wleźli my tam. A ja tam ze drugiej zajty widzę jakoś motorówka albo coś, toż ludzie tutaj richtig pływają. Kanał zaczyna się w Kandzinie, kończy we Gliwicach albo na opak, jak kto woli. No i możemy po nim pływać. Jeżech przy Hucie Łabędy. Powstała ona w 1950 roku na bazie wcześniejszej huty. Huty Hermina, którą założyli w 1848 roku. W to założył ta huta Familio Caro. Gadali my już we pierwszym tajliku, albo to było o tajliku o Żydach, teraz już nie pamiętam, kuknijcie se o Familii Caro. Mamy we centrum Gliwic Villa Caro. To oni przybyli tutaj ze Wrocławia i zmajstrowali to. Huta była moderna, roztomajte moderne rozwiązania tutaj były. Między innymi w 1882 roku jako pierwsza huta na Śląsku miała tutaj już elektryczność. Strom był, ja, no i światło, no i lepiej się robiło. W 1998 roku huta skomercjalizowali, a w 2023, to rok nie skorzy, ale w 2022 jako to było, powstały tutaj elementy do zapory na granicy białorusko-polski. Pamiętamy głośno sprawa
skierunek pisowski to wymyślił. No i tutaj to powstało i dzisiaj stoi na granicy polsko-białoruskiej. Nie będziemy się zajmować tym, czy to jest dobre, złe. Było to kontrowersyjne, teraz to już jest. Mało kto wie, co powstało to tutaj u nas na Śląsku w Gliwicach. Przy hucie mamy zakłady mechaniczne Bumar Łabędy. Jako jest historia tego werku? W 1942 roku Niemcy napoczynają tutaj produkcję zbrojeniową. Potem po 1945 roku, kiedy weszły tutaj Sowiety, w 1948 uruchamiają zakłady inwestycyjno-remontowe na bazie tego werku. W 1951 zakłady mechaniczne Łabędy, a w 1953 po śmierci Stalina otrzymują miano Józefa Stalina. Znieśli to miano we 1956 roku, no podobnie Łobok, całkiem miasto, Katowice w latach 1953-1956 nie mianowało się Katowice, ino Stalinogród. Toż takie praktyki były częste w latach 1953-1956. Zakłady mechaniczne Łabędy. W 1993 roku mamy tutaj spółkę akcyjną i cały czas produkowane są tu tanki i większe wozy bojowe za komuny i teroski. O Łabędach możemy jeszcze godać, a godać, no ale czekają inksze Stadtteile. Są w Czechowicach. Czechowice, nie Tajla dzisiejszego miasta, Czechowice Dziedzice. Tam, kaj my już kiedyś byli przy Bielsku, ja. No ale Tajla Gliwic, też mamy Czechowice. Jest to najbardziej na północ wysunięto Stadtteila od Gliwic. Już my są blisko przy Pyskowicach. Zalew czechowski, Bagry. No, to nie ma duży zalew, no ale ma długo linia brzegowa. Czemu Bagry? No, Bagry to są roztomajte zalewy, które były wyrobiska pioskowe albo żwirowe, które po wykorzystaniu zaloli wodą. No i tak mamy tutaj. Mamy tu wiele wypoczynkowych oszczotków. Mamy to jezioro, o którym rzech powiedział. Moc ludziów. Choć nie ma tak fest ciepło, no to mamy sportplace. Mamy fajny sportplac ze wymiarowymi torami. Mamy tam jeszcze sportplac ze pioskiem. Mamy plac do graczek. Mamy linowy park. Możemy se tu zarezerwować nocleg we domkach, we karawanach. Toż naprawdę w to chce, niech przyjeżdżą. Chłopie, zżyjcie, co tutaj we Czechowicach mamy? No kaczyce to są, albo indory, kaczyce. No i kurzice też. No wiejsko Stadtteila Gliwic. Na Krojcoku we Czechowicach przy kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena mamy taki skromny pomnik, taki sztajn, ja, i tabula na nim poległym i zaginionym we pierwszej i drugiej wojnie światowej. Czemu drugiej? No, Dynkmal powstał w okresie międzywojennym. Wtedy jeszcze były czasy przed drugą wojną. Dodali to tutaj w 1999 roku. Takie rzeczy majstrowała niemiecko mniejszość. No i szajbunek po niemiecku. Pomieszkańcy Czechowic oddawają zoca i jo, do tej zoce się dołączą. Dotarliśmy do Brzezinki, no ale nie tej Brzezinki, która jest Stadtteilą Oświęcimia, to jest najbardziej znana Brzezinka. No, z kuli tego, co jest tam muzeum, był tam kiedyś lager zagłady, co wiemy, no ale do Stadtteile Gliwic. Brzezinka. Brzezinka je też dzisiaj Stadtteilom Mysłowic. Też my tam byli. Kuknijcie sobie do tego tajlika, czy tajliki o Mysłowicach i o Stadtteilach tego miasta. I co my tutaj mamy? Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Hedwig Jadwigi Śląskiej, a można inaczej rzec.
Pierwszy kościół powstał tutaj w 1376 roku. Drewniany. No, nie skorzej, po 10 lat nie skorzej powstał tutaj drugi drewniany kościół, po tym, kiedy zbulili ten pierwszy. Ponad 100 lat potem, w połowie XVI stulecia, grof Heinrich von Zmeskel, ten grof przebudował ten kościół. No i ten kościół ze połowy XVI stulecia trwał tutaj. No tak to wygląda nagrywanie ze bajtla, a może ta flaszka już, tej flaszki już nie chcesz. Przetrwał on do 1890 roku, kiedy go zbulili i napoczęli budowa tego neogotyckiego, może Bruno, tego neogotyckiego kościoła, który ukończyli w 1899 roku. No jak na taki mały kościół, to dość długo go budowali. A co ciekawe, konsekrowany został dopiero w 1911 roku. Nie wiem czemu to tak. No mamy dzisiaj kościół neogotycki, taki malutki. Nie skorzej go odrestaurowywali w 1962 roku. Odkryli platy, graby i tej familii z Meskel, która była właścicielami tej brzezinki. No i plata Zuzanny z Meskel, która dzisiaj jest w muzeum w Gliwicach. Na początku XXI stulecia zaś był remont, on się zakończył niedawno. No i dzisiaj kościół może cieszyć oczy. Naokoło mamy Kirchhof. No a na kościele mamy też plata, kero oddowo się z oca ofiarom pierwszej i drugiej wojny światowej. Mamy też dynkmal Faroża, grab Faroża. Przy kościele mamy Kirchhof, tak jak już powiedział. No i mamy ciekawy grab. Antonius Winkler, farosz we Brzezińce, Wilhelm Dropala, wikary we Brzezińce i Paulus Kucza, wikary we Rudnie. Wszystkich kupluje jedna rzecz. Umrzyli pod koniec stycznia 1945 roku. Farosz Winkler i kapelonek Dropala genał w ten sam dzień 26 stycznia, a Paulus Kucza 28 stycznia, czyli dwa dni nie skorzej. Co wtedy się działo? No, Armio Czerwono tutaj wkraczała i robiła swój ordnung. Skąd ja to wiem? No, moglibyście powiedzieć, że kto wydedukował, ja, no, bo tak to mogło być, to... No, ale ja to wiem od księdza Roberta Chudoby, który wystąpił ostatnio we filmie Bez cufal my się trafili na Austerlitzie i widział, że u niego na Facebooku taki bild i szrajbunek, co wtedy się stało. Toż tako je historio śląska, tak richtig pod koniec stycznia napoczła się tutaj richtig wojna, kero zebrała no niemało ofiar. A tutaj mamy jeszcze innych farożów, ja, Czernik, Janicki, oni już byli po wojnie. A tu mamy też Winkler, Józef Winkler, Johanna Winkler. Mamy szrajbnięte po niemiecku Eltern des Pfarrers Anton Winkler. To są ojcowie od Antona Winklera. Za mną Sportplatz. Jest to ponoć jedyny sportplatz do strandfußballu na Śląsku. Nie wiem, Eli Wenecu, chodzi im Górny Śląsk, ten, w każdym razie takie coś, że przeczytał. Jedyny licencjonowany plac. W to tu gro UKS Millennium Gliwice, klub, który dzisiaj gro we pierwszej lidze. Są my we starych Gliwicach. Trzeba wiedzieć, że tutaj we starych Gliwicach, we Łabędach, bo są my na granicy tego, w 1996 roku powstała katowsko ekstra ekonomiczno zona, a w 1998 roku w ramach tego powstała fabryka Opla. Pierwszym autem, który zjechał z tej fabryki,
był Opel Astra. I Astry produkowali do 2022 roku. Po przejęciu tego od nowego właściciela Stellantis wycofali produkcję osobowych autów. Te Roski produkują tutaj dostawczoki. Czemu stare Gliwice? No, kiedy byliśmy w Starym Bielsku, tam żech też duplikował, no, dyć Bielsko stare to nie ma Bielsko. No, bo tutaj były pierwotne Gliwice. Przedlokacyjne, zanim lokowali Gliwice, tam Kajteroski, mamy Stare Miasto, to tutaj była już pierwotna osada, która istniała w 13 stoleciu. Kiedy budowali fabryka Opla, to odkryli artefakty z kultury łużyckiej ze wczesnej epoki żelaza, datowane kaś na kole 650 lat przed Chrystusem. Słuchajcie, ta osada została zniszczona podczas najazdu Mongołów w połowie 13 stolecia. I wtedy przenieśli ta osada tam Kajteroski mamy ring, kaj mamy Stare Miasto. Obejrzyjcie, jaki fajnisty dynkman ze pierwszej wojny światowej mamy we Starych Gliwicach. Odrestaurowany, to widać. No i pójdźcie za mną, pokażę wam miana, które tutaj są. Są na jednej zajcie i są na drugiej zajcie. To mnie interesuje. Heinrich Fischer. To jest ktoś ze mojej familii, nie wiem. Mój uropa też mianował się Heinrich Fischer, no, żył we Bielszowicach i tam dokonał żywota, no ale po II wojnie światowej, a narodził się no, przed I wojną światową, kiedy była pierwsza wojna światowa, to był jeszcze nieletni. To nie on, no ale mono ktoś ze dalszej familii. Z drugiej zajty miano familijne Fischer było dość powszechne, a dzisiaj je najbardziej powszechne w Austrii, z tego co wiem. Przy tym dynkmalu mamy stare sypanie. I z tego starego sypania zmajstrowali restaurację. No fajniście, co takie coś się aranżuje. Ja spichlerz Gliwice, tak się mianuje to 17 stolecie. No ja, no pięknie. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeszcze jeden tajlik o Gliwicach za tydzień. Szywołt i jeszcze to, co nam zostało, to, co żech nie zmajstrował. Wtedy będziemy mieli wszystko szafnięte łodziem tajlików o Gliwicach. Słuchajcie, wracamy do cotygodniowych tajlików. Czyli za tydzień Szywołt i okolice. Czekacie na to już długo, prawda? Mam nadzieję, co z prostą zadaniu i o tym fest ważnym dla Ślązoków placu też zmajstruje dobry tajlik. Też pozdrawiam Hopa, który do mnie pisał, który kludzi zajta na Facebooku House Oberschlesien, to jest nawiązanie do tego gliwickiego hotelu, do restauracji, ja gadaliśmy o nim we pierwszym tajliku, który też dodatkowo roztopierzo moje tajliki, bo widzę, co mu się spodobało, co wpisują się w narrację jego działalności. Tam też kuknijcie se on o Gliwicach wstowio roztomajte łone. Toż tajliki o Gliwicach nie ino na YouTubie na Śląskiej Rajzie, no ale też na Facebooku na House Oberschlesien. Poszerzamy się, a ja dziękuję wszystkim tym nowym, którzy przybyli, bo bez ostatni tydzień, dwa tydnie to zatku był ostatni tajlik, no to chyba ze 200 personów tutaj przybyło. Jakże ostatnio robił tajlik, to że godą wbijcie, tam mało brakuje do 5000, i ten tajlik już w los, to 5000 już było. Fajnie, fajnie, to się rozwijamy, polecejcie, to idziemy do 10000. Nie musi być do mnie, to nie ma mus, ja. No ale fajniście, kiedy by to się rozwijało. Suby, subami, ci, którzy abonirują, nie, którzy oglądają, nie oglądają, najważniejsze jest oglądanie tych tajlików. Ja, co by do jak największej
ilości personów one docierały. Te tajliki w Ogliwicach fajnie się łonaczą, ja fajnie oglądacie, no ale jeden fajny tajlik, bo ktoś powiedział, o to jest najlepszy tajlik z Ogliwic, nie ogląda się zbyt dobrze. No takie są algorytmy YouTube'a, roztomajte. Tajlik o radiokowym turmie, ja i to co się hań stało Sobiszowice i okolice. Kuknijcie tam jeszcze. To już tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Chowcie się.